Odcinek powstał we współpracy z salonem muzycznym Fan, który udostępnił sprzęt do testów. Siemaneczko koledzy i koleżanki, z tej strony Tomek, witam w ścieżce gitary. W dzisiejszym odcinku pogramy sobie na żółtym flangerze Ibaneza w wersji mini. Jeżeli śledzicie mój kanał, zauważycie, że jest również filmik z pełnowymiarowym flangerem żółtym, czyli tym kultowym Ibanezem. Stwierdziłem, że zrobię również ogranie wersji mini, żebyście sami mogli zobaczyć, jak on brzmi i czy są faktycznie różnice w brzmieniu, jeżeli są, to jakie i co ten efekt właściwie w sobie ma. To jest mój prawie czysty kanał. Zatem okej. Odpalimy go w wolnym tempie, ze sporą głębokością. Paśmie, podobnie jak jego pierwowzór w wersji dużej. Jednak wystarczy tylko lekko skręcić gałkę barwy, i nabiera on naprawdę soczystej głębi. Wspaniale on współpracuje. Zmniejszymy dept i podkręcimy szybkość. Daje takiej lekkiej kompresji do całego brzmienia, zamykając je w całości. Nadaje bardzo ciekawej konsystencji. Podkręćmy potencjometr regen. Zacznie on nam pewnie tutaj bardziej świszczeć. Klasyczne flangery, na pewno ma on zupełnie inną charakterystykę od szarego flangera MXR czy tudzież microflangera.
bardziej jest osadzony w wysokim środku. Natomiast zdecydowanie czuć jest w nim vibe lat 70. wszelkiego rodzaju muzyki filmowej, gdzieś do gatunków fantastyki naukowej, wiecie o co kaman. Okej, dajmy regen na maxa, zobaczymy co się stanie, pewnie będzie nam wyć. Oczywiście. Ciekawostka. Jeżeli chodzi o efekty modulujące dźwięk, typu flanger, chorus, phaser i pokrewne, warto jest sprawdzić, jak taki efekt brzmi, kiedy się da w nim wszystkie gałki na maksa, kiedy da się wszystko na maksa. I z reguły, którą przynajmniej założyłem, jest tak, że jeżeli efekt jest kiepskiej jakości lub jest to, powiedzmy, jakaś tam budżetowa linia, no to nie brzmi to za dobrze. Natomiast jak w dobrych efektach da się wszystko na maksa, mówimy tutaj o modulacji, tak? Czyli chorus, flanger, phaser, tremolo i tak dalej, no to broni się. Zobaczmy. Kojarzycie kawałek Led Zeppelin No Quarter, to tam właśnie jest tego rodzaju barwa. Może odrobinę mniej regen, ale to jest to. Sprawdza zwłaszcza właśnie przy takich płynnych riffach. Okej, zwolnijmy go. I zobaczmy teraz. No, pięknie. Zdecydowanie dajmy tego, dajmy
damy troszkę depth mniej, a zostawimy regen na maksa. Zobaczymy, co się wydarzy. Taka zajebista rura się robi, zwłaszcza przy singlach właśnie, jak są single przy mostku i przy gryfie. Jak singiel przy mostku i środkowy. Zdecydowanie mniej gaina. Skręcimy na volumie. Regen damy mniej, podkręcimy depth na maksa, zwolnimy go i zobaczmy. Zapraszam do subskrypcji oraz do follow na Instagramie oraz na Facebooku. Na razie.